Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku przydatne, wygodne i bezpieczne urządzenie do mierzenia napięcia sieciowego w gniazdach, a także testowania różnicówek. Kupione w Chinach za niecałe 43 zł z przesyłką. Pokażę, jak działa, do czego się nadaje, jak je przerobić, aby poprawnie pokazywało bieguny w polskich gniazdach i pozwoliło testować różnicówki. Porównam też z miernikiem instalacji. Zobaczymy, jaka będzie różnica w wynikach. To urządzenie jest nietypowe. Jest zasilane z baterii. Potrzebne są dwa paluszki. Jedna śrubka montuje baterię i możemy je uruchomić. Na początek gniazdo bez bolca. Na wyświetlaczu mamy napięcie i informacje o nieprawidłowym połączeniu. Nieprawidłowości sygnalizuje też czerwone podświetlanie. Mamy tu informację open i to się zgadza. Te informacje są prawidłowe. Można w ten sposób wykryć przerwę przewodu ochronnego. Teraz gniazdo. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce, czyli bolec u góry i faza po lewej, urządzenie sygnalizuje zamienione bieguny, komunikat, rewers i czerwone podświetlanie. Nie pokazuje napięcia między neutralnym a ochronnym, nie pozwala testować różnicówek. To istotny problem, ale zaraz pokażę, jak to poprawić. Rozbieram urządzenie. Tu modyfikacja byłaby trudna, dlatego rozbieram drugą część. Możemy natomiast zobaczyć, jak jest wykonany. Na to właśnie liczyłem. Mamy luźne przewody, wystarczy zamienić miejscami czarny i czerwony. Biorę lutownicę i zamieniam miejscami przewody. Składam urządzenie i mamy wersję wskazującą prawidłowo w Polsce. Jeśli nie możecie czy nie chcecie lutować, można poszukać w sklepach rozgałęźnika, w którym to będzie zamienione. A w większości podwójnych gniazd w jednym będzie wskazywało prawidłowość połączeń. Ja wolę przelutować i mieć dostosowane do naszych warunków urządzenie. Włączam tester, podłączam do gniazda i mamy prawidłowe wskazanie. Zielone podświetlenie, napis korekt, symbole się świecą. Trzeba tylko pamiętać, że teraz L jest po prawej, odwrotnie niż na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu pojawia się też napięcie pomiędzy przewodem neutralnym a ochronnym. Przetestujmy RCD. Przycisk trzeba przytrzymać i po chwili mamy wyniki. Jest informacja PAS, sugerująca, że różnicówka działa prawidłowo. Ale zobaczcie, 21 ms to jest akurat ok, ale prąd różnicowy 37,6 mA to za dużo. Powinno być pomiędzy 15 a 30 mA. Czyli napis PAS sugeruje, że różnicówka jest sprawna, a wynik obok wręcz przeciwnie. Testuję jeszcze raz. Czas dłuższy, ale prawidłowy, a prąd różnicowy podobny, za duży. Porównajmy to z miernikiem instalacji. Prąd różnicowy zadziałania 27 mA. Jest ok. Czas zadziałania dla jednokrotności prądu różnicowego 26 ms. Też jest ok. Sprawdźmy jeszcze napięcie. 240 V, a tester pokazywał około 241, czyli jest blisko. Jaki z tego wniosek? Można i warto testować tym różnicówki, ale do wyników podawanych przez tanie testery lepiej podchodzić z rezerwą. Mogą wprowadzić błąd, a w przypadku wątpliwości lepiej wykonać pomiary prawdziwym miernikiem. Natomiast wskazania napięcia są bliskie miernikowi, a informacje o poprawności połączeń czy napięciu pomiędzy N a PE mogą wskazać usterkę lub pomóc w diagnozie.
Więcej informacji o różnicówkach znajdziecie w filmie o wyłącznikach różnicowo-prądowych na kanale. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia!